Szanowni Państwo, mimo trudnych znaków ostatniego czasu i wielu problemów, jakoś ze wszystkim sobie radzimy i mamy powody do optymizmu. Przygasła epidemia koronawirusa i nie musimy już nosić masek. Choć blisko naszych granic toczy się wojna, my póki co jesteśmy bezpieczni i ufamy, że tak będzie nadal. Życzę Państwu otuchy i nadziei, których źródłem jest cud zmartwychwstania. Także odwagi, której zabrakło Piłatowi, byśmy zawsze potrafili opowiadać się po stronie dobra, choć to czasem kosztuje. Życzę z głębi serca błogosławionych świąt Wielkiej Nocy, bezpieczeństwa, zdrowia i pokoju w ojczyźnie i w świecie, w domu i w sercu. Radosnych świąt.